Drodzy, pierwsza niedziela była poświęcona Duchowi Świętemu. To była pamiątka zesłania, wylania Ducha Świętego i słyszeliśmy bardzo dobre zwiastowanie naszego biskupa. Ja chciałbym dołączyć, dlatego że wielkie zadanie jest przed Kościołem. I bez tej pomocy z góry, bez tego działania Ducha Świętego, nie jesteśmy w stanie wykonać wielkiego nakazu misyjnego. Nie jesteśmy w stanie głosić w taki sposób, w jaki powinniśmy głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Nie ma tu może wszystkich tych, którzy ostatnio brali chrzest, ale wszyscy powinniśmy wiedzieć, i, i ci, którzy są wierzący już jakiś czas, i ci, którzy ostatnio wyznawali Jezusa w wiary, aby wiedzieli, co dalej powinniśmy, o co dalej powinniśmy zabiegać. Mam nadzieję, że, że będzie to jasne, będzie to zrozumiałe i będziemy widzieć to wyraźnie w Bożym Słowie. Będę czytał z dziejów apostolskich z XIX rozdziału, od pierwszego do szóstego wiersza. I będę powoływał się na kilka ważnych, ważnych wydarzeń opisanych w dziejach apostolskich. Czytamy tutaj następujące słowa. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie... Oprzed Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu. A spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich, Czy otrzymaliście ducha świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to nawet nie słyszeliśmy, że jest duch święty. Wtedy rzekł, jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli, chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich duch święty i mówili językami i prorokowali. Było zaś wszystkich tych mężów około dwunastu. Drodzy, kiedy otwierasz Ewangelię Łukasza, to tam najwięcej z tych czterech Ewangelii możesz dowiedzieć się, przeczytać na temat Ducha Świętego. Łukasz jest jakby zafascynowany działaniem Ducha Świętego. Tam są takie fantastyczne wypowiedzi, że poczęty z Ducha, zrodzony z Ducha, napełniony Jan Chrzciciel już w łonie matki Duchem Świętym. Kiedy otwieramy Dzieje Apostolskie, mamy dalej takie działanie Ducha Świętego już w kościele. W życiu ludzi, którzy doświadczyli mocy Bożej, zostali przemienieni przez moc Bożą. I apostoł Paweł, który przybył do Efezu, pamiętacie, był taki czas, że Duch Święty mu zabronił tam iść. To jest ciekawe, kiedy otwierasz dzieje apostolskie, zaczyna się znowu od Ducha Świętego, od wylania Ducha Świętego, od sztu w Duchu Świętym. Czytamy o tym, że przez moc Ducha Świętego i w mocy Ducha działy się wielkie, wspaniałe rzeczy. Czytamy, że Filip, kiedy głosił, Duch Święty mu powiedział, przyłącz się do tego dworzanina, gdzie go anioł posłał na pustynną drogę. Piotr, kiedy się modli, jest na dachu, modli się, przychodzą ludzie do niego od Korneliusza i on słyszy, Duch Święty mu mówi, idź. Z tymi ludźmi. Czasami zastanawiamy się, jak apostoł Paweł, jak Filip, jak inni słyszeli ten głos ducha świętego przemawiający w ich sercach. Ważne jest, żebyśmy mieli społeczność z Bogiem, ważne jest, żebyśmy doświadczali tej mocy ducha świętego, którą Bóg ma dla nas, i nauczyli się rozróżniać, kiedy duch święty mówi, a kiedy nie mówi. Bo czasami możemy przyjąć nasze własne jakby myślenie czy wła własne emocje za głos Ducha Świętego. W każdym razie chciałbym, żebyśmy wyraźnie zobaczyli, że jest taka różnica między nowonarodzeniem a przyjęciem mocy z wysokości. Oto apostoł Paweł, kiedy przyszedł do Efezu, spotkał około 12 uczniów. I był chyba pod wrażeniem, że tam znaleźli, znalazły się takie osoby, które, które no, modliły się, które miały otwarte serce dla Boga i pyta, czy otrzymaliście Ducha Świętego. Oni mówią, nawet nie słyszeliśmy. On mówi, no to jak więc zostaliście ochrzczeni? To jest też dla nas taka ważna wskazówka, że chrzest był Wy, wykonywany, wypełniany w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, bo podczas chrztu Duch Święty był wymieniony. I, I gdyby byli ochrzczeni w imię Jezusa, czyli w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, oni powinni o Duchu Świętym usłyszeć. I oni wtedy mówią: Nie, myśmy nie słyszeli. Jak zostaliście ochrzczeni? No, chrztem upamiętania, chrztem, który głosił jeszcze Jan. I wtedy Paweł wyjaśnia Ewangelię do końca. I wtedy oni się nawracają. I wtedy Paweł ich chrzci w wodzie. Tak tu wyraźnie jest, że On im wyjaśnił, e, mówił o Chrystusie, a gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa, a później uczynił coś jeszcze. Słowo Boże mówi, a gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali. A więc zwróćcie uwagę, że. Dokonało się nowonarodzenie, dokonało się zbawienie, które jest dziełem, ewidentnie dziełem Ducha Świętego w sercu i w życiu człowieka, ale Paweł na tym nie poprzestał. Położył na nich ręce, aby otrzymali moc Ducha Świętego. I oni mówili językami i prorokowali, tak jak apostołowie w dniu pięćdziesiątnicy. Oto bardzo podobnie czytamy, dowiadujemy się o tym, kiedy Czytamy ósmy rozdział Dziejów Apostolskich. W ósmym rozdziale Dziejów Apostolskich, drodzy, tam jest napisane, że kiedy zbór w Jerozolimie był prześladowany, oto Filip zwiastował Ewangelię w Samarii. I Bóg przez Filipa, przez jego. A wiecie, że Filip był pełen ducha świętego. Bo czytamy w szóstym rozdziale dziejów apostolskich, że m.in. Szczepan, m.in. Filip i pięciu innych braci, tam apostołowie powiedzieli: Wybierzcie sobie mężów godnych zaufania i pełnych ducha świętego. Pełnych ducha świętego. I oni będą zajmować się sprawami rozdziału żywności pomiędzy wdowami. Tak więc Filip był pełen ducha, i pełen ducha w wyniku prześladowania, aż dotarł do Samarii i tam głosił Chrystusa. Wiecie, że Samaria była bardzo okultystycznie obciążona. Samaria była pod wrażeniem Szymona Czarnoksiężnika, który poprzez czary magię wprawiał w zdumienie mieszkańców Samarii. Ale kiedy przyszedł Filip pełen Ducha Świętego i kiedy ludzie widzieli cuda, które Bóg czynił przez e, Filipa. Tu jest napisane tak: duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu Którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Rozumiem i mam nadzieję, że mamy takie zrozumienie, że nie możemy ochrzcić człowieka nienarodzonego z ducha, tak? Mamy takie przekonanie, że człowiek zanim wejdzie do wody, musi narodzić się na nowo musi doświadczyć mocy Bożej, przebaczenia i odnowienia w swoim wnętrzu, w swoim sercu. I dlatego wchodzi do wody, jest ochrzczony w wodzie i daje świadectwo, że grzebie stare życie i powstaje do nowego życia. I Filip jakby na tym kończył swoje działanie. Ci ludzie tam w Samarii uwierzyli, zostawiali tego czarnoksiężnika, zresztą Słowo Boże mówi, że on też tam... Yy, się nawrócił, pytanie jak się nawrócił, to już jest inna kwestia. Chyba to było nie do końca szczere, uczciwe przed Bogiem, bo, bo to widać później z dalszej relacji. Ale to byli ludzie odrodzeni, to, byli, to by, były Boże dzieci, które przez łaskę, przez słowo, przez Ewangelię i moc ducha zostali zrodzeni do Bożego Królestwa. A czytamy dalej tak, a gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła słowo Boże. Wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się za nimi, aby otrzymali ducha świętego. Czyli popatrzcie, byli zrodzeni z ducha. Jak mówi list do Efezjan, pierwszy rozdział, 14, wierz, że mamy rękojmie ducha, zapieczętowani jesteśmy duchem, kiedy uwierzyliśmy w Jezusa, ale to nie jest wszystko, co Bóg ma dla swoich dzieci. Bóg chce jeszcze nas napełnić swoim świętym duchem. To pierwsze napełnienie jest napełnieniem z zanurzeniem, jest chrztem w duchu, a później ciągle mamy, jak mówi list do Efezjan, napełniać się Duchem Świętym. A więc, gdy oni usłyszeli zbór w Jerozolimie, apostołowie przybywszy tam do Samarii, Modlili się za niby, aby otrzymali ducha świętego, aby przeżyli więcej pełnię ducha, a nie tylko y, zrodzenie z ducha. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali ducha świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że duch bywa udzielany przez składanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze, mówiąc, dajcie mnie tę możliwość, abym na kogo położę ręce, mógł otrzymać moc Ducha Świętego. A więc wyraźnie w Bożym Słowie widzimy pewną, pewną kolejność, bardzo ważne wydarzenia. To jest to, że człowiek powinien się nawrócić, to jest to, że człowiek powinien się dać ochrzcić w wodzie i to jest to, że człowiek ochrzczony w wodzie, jako niemowlę, Powinien szukać i modlić się, aby Duch Święty wypełnił Jego życie. Tak jak mówi, mówią nam dzieje apostolskie, i Pan Jezus mówił do uczniów, żeby przyjęli, żeby byli, przyjęli obietnicę Ojca, jaką jest napełnienie, jaką jest chrzest w Duchu Świętym. Jezus mówi tak: Jan bowiem chrzcił wodą. Ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni, dosłownie zanurzeni będziecie w Duchu Świętym. Nie tylko w Nim zanurzeni, ale napełnieni Duchem Świętym. Tak, abyście mogli być wyposażeni, wzięli moc. I ósmy wiersz mówi, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Chciałbym, żeby, żebyśmy jasno widzieli, że mamy do czynienia z nawróceniem, z sztem wodnym, które świadczy o nowonarodzeniu, ale jeszcze jest coś, jest przeżycie, jakim jest chrzest w duchu, napełnienie Duchem Świętym. Zresztą apostoł Piotr wyraźnie to mówi w drugim rozdziale. Kiedy ci ludzie są pod wrażeniem... Języków, głoszonego poselstwa, tego ognia, który ukazał się i wiatru. I kiedy słuchają Ewangelii, Jezu, Ewangelii o Panu Jezusie Chrystusie, oni są dotknięci Słowem Bożym. I mówią: Co mamy robić, aby być uratowanymi? I wtedy Piotr do nich mówi w 38 wierszu: Upamiętajcie się. A więc wzywa ich do upamiętania, do wiary, do nawrócenia. I dajcie się, niech każdy z Was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, na odpuszczenie grzechów Waszych. A otrzymacie dar, otrzymacie jeszcze coś, jeszcze coś więcej z ducha świętego. Otrzymacie dar ducha świętego. Słowo Boże, które tam mówi, nie mówi o charyzmacie ducha. Bo Duch święty daje swoje charyzmaty, dary łaski, różne dary łaski. List do Koryntian wymienia nam dziewięć darów łaski. List do Rzymian wymienia nam innych siedem darów łaski. Piotr wymienia nam kolejne, Paweł w liście do Koryntian jeszcze inne dary łaski. Ale tu jest użyte słowo niecharyzmat. Otrzymacie. DORON, otrzymacie dar, który jest dziedzictwem dla Bożych dzieci, dla tych, którzy narodzeni są z Ducha Świętego, którzy są Bożymi dziećmi, aby byli wypełnieni mocą i mogli wy, abyśmy mogli wykonać ten wielki nakaz misyjny, który Jezus przed nami postawił. Słuchajcie, to jest niesamowicie ważne, abyśmy tych przeżyć nie mylili z sobą albo nie zastępowali jedno drugim. W Dniu Pięćdziesiątnicy, znowu tutaj bibliści są troszeczkę tak, zastanawiają się, kiedy Jezus, pamiętacie, wstał z martwych, ukazał się po raz pierwszy, tam tym, którzy byli zamknięci za drzwiami, jest napisane, że tchnął w nich ducha, prawda? I mówi, komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, komu zatrzymacie, są im zatrzymane. Niektórzy mówią, to był moment zrodzenia z ducha. A pięćdziesiątnica to było napełnienie, czy odebranie tego daru Ducha Świętego, jakim jest Chrzest w Duchu Świętym, jakim jest napełnienie Duchem Świętym. Niektórzy wiąże wszystko nastąpiło w dniu pięćdziesiątnicy, tak jak w domu Korneliusza w dziesiątym rozdziale, kiedy on słuchał Ewangelii, nastąpiła tam upamiętanie, wiara yy, yy, Duch Święty go wypełnił i tam. na tam jest napisane, że tak samo wielbili Boga innymi językami i prorokowali. I wtedy Piotr mówi, co stoi na przeszkodzie, powinniście zostać natychmiast ochrzczeni w wodzie. Widzimy, że czasami Chrzest w Duchu Świętym wyprzedzi chrzest wodny, tak było w moim przypadku. Zostałem zrodzony z ducha, nawróciłem się, byłem pewny zbawienia, Duch Boży mnie prowadził, otwierał przede mną przez trzy lata Boże słowo. I wiedziałem z Bożego Słowa, że muszę zostać ochrzczony w wodzie. Ale też wiedziałem, że Bóg ma dla mnie pełnię ducha. I zostałem ochrzczony w wodzie, a później, mod... albo inaczej, pierwsze doświadczyłem mocy ducha, a później zostałem ochrzczony w wodzie. Te rzeczy występują jasno. Czy otrzymałeś Ducha Świętego, tą pełnię, to zanurzenie, to wypełnienie, ten dar, gdy uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa? Moi drodzy, był taki prorok w Starym Testamencie. Był uczniem. Ktoś tak fajnie powiedział, że był noszący walizkę Eliaszowi. Tak chodził za Eliaszem i usługiwał Eliaszowi. I to jest wa niesamowicie ważne, drodzy. Nie, nie myśl, że Bóg da Ci większą odpowiedzialność, jeśli nie nauczysz się służyć, jeśli nie uznajesz autorytetów nad sobą, jeżeli nie potrafisz słuchać i usługiwać innym. Ale Elizeusz jest napisane, że służył Eliaszowi. Tak dobrze służył Eliaszowi, że nawet kiedy Eliasz został zabrany do nieba, to mówiono o Elizeuszu, to jest ten, który usługiwał Eliaszowi. Czyli niesamowite serce pokorne. Ale kiedy takie serce mamy, to też Bóg jest gotów wykonać wielkie dzieła w nas i przez nas dla swojej chwały. Oto Elizeusz który posługiwał Eliaszowi, Eliseusz w nim rodziło się ogromne pragnienie: chcę usługiwać w takiej mocy jak Eliasz. Chcę służyć Bogu tak jak Eliasz. A Eliasz przecież czy Bóg przez niego czynił niesamowite rzeczy. Ogień stąpił z nieba, ogień spalił ofiarę tam na górze Karmel. Bóg dawał wielkie zwycięstwa, wskrzeszał umarłych. Elizeusz mówi: Ja chcę mieć tego samego ducha. I pamiętacie, tam on mówi na początku, w drugim rozdziale, chyba dziewiąty wiersz drugiej księgi królewskiej, mówi, kiedy Eliasz go pyta: Zostanę zabrany, co mam ci uczynić, o co chcesz mnie prosić? A on mówi: Chcę mieć. Stare tłumaczenia, Biblia Gdańska podaje, dwójnasobnego ducha, który jest na tobie. Ale tam to hebrajskie wyrażenie mówi, chcę mieć dwie trzecie tego ducha, a, a dwie trzecie to oznaczało daj mi pełną pulę. Jako twój syn duchowy, pierworodny syn zawsze odbierał dwie trzecie spadku, a jedna trzecia pozostałe dzieci. I Elizeusz mówi, ja chcę mieć najwięcej, chcę mieć tą, to dwie trzecie tego, tego ducha, który jest na tobie. Drodzy, to jest niesamowicie ważne, aby w naszych sercach było pragnienie tego, co Bóg dla Kościoła przygotował. Nigdy nie kazał nam działać w naszej własnej mocy, bo nie jesteśmy w stanie wykonać Bożego zadania. To może uczynić tylko Duch Święty, przez nas i w nas. Kiedy modlimy się o Ducha Świętego, prosimy o Ducha Świętego, to prosimy o tą najlepszą rzecz, po nowonarodzeniu, którą Bóg może i którą Bóg ma dla każdego swojego dziecka. To jest powiedziane, Piotr mówi tak: ta obietnica należy się Wam, ta obietnica należy się Waszym dzieciom, i ta obietnica należy się wszystkim, ilu ich Pan powoła, aż do końca przyjścia powtórnego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma limitów, nie ma zakończenia działania ducha, nie ma zakończenia działania darów, nie ma zakończenia działania uzdrowień, chociaż ktoś może powiedzieć, no pastorze, ale wiecie, pocieszam się tym, tak sobie myślę, no Panie, nigdy tak nie przypuszczałem, ale czytam w liście do Galacem, który dzisiaj był już cytowany, Paweł mówi, zwiastowałem Wam Ewangelię w słabości mojego ciała. I wasz widok, chociaż wyglądałem okropnie, mam nadzieję, że nie wyglądam tak, wyglądałem okropnie, to jednak przyjęliście mnie jak anioła Bożego. Czyli nawet apostoł Paweł był momentami niedyspozycyjny. To nie ma znaczenia. Nasze ciało jest słabe, ale w naszym duchu ty i ja możemy być mocni. Możemy być wypełnieni mocą Boga. Kiedy kończy się Ewangelia Marka. Ona, tam Jezus mówi: Idźcie, kto uwierzy, i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. I takie znaki będą towarzyszyć komu? Tym, którzy uwierzyli. Jakie znaki, drodzy? Tam jest powiedziane tak: demony wyganiać będą, innymi językami mówić będą, na chorych ręce kłaść będą i będą uzdrowieni. Choćby coś trującego pili, nie zaszkodzi im, węże do rąk będą brać. Będą mieli zwycięstwo, nic się im nie stanie. Oto Bóg chce, żeby każde jego dziecko, albo inaczej, każdy człowiek stał się pierwsze jego dzieckiem, zrodzonym z mocy ducha. Bo zrodzenie nie jest dziełem Twoim ani moim. Nie jest to dzieło dokonane przez samego siebie, że się zmieniłem swoją, swoim wysiłkiem czy, czy mocą. Wiecie, w liście tym liście do Galacjan jest taka ciekawa rzecz. Jak ten, który zrodzony jest według ciała, prześladuje tego, który jest zrodzony według ducha. Pamiętacie, o kim Paweł tam mówi? Kto jest zrodzony z mocy ciała w życiu yy, Abrahama? Ismael był zrodzony w mocy ciała. A kto był zrodzony z mocy ducha Bożego? Z mocy Boga. Izaak, syn obietnicy. Popatrzcie, yy, Ismael pojawił się na tym świecie przez naturalną siłę człowieka do rozradzania się. Ale Iza urodził się z mocy Bożej. Sara nie była w stanie już rodzić. Jej łono było obumarłe, i przyszła moc Boża nad jej życiem. I ona poczęła dzięki łasce i mocy Bożej. Tak jest z każdym, który wchodzi do Bożego Królestwa nie możesz narodzić się sam. Przychodzi to z mocy Boga, z mocy ducha. I stajesz się Bożym Dzieckiem. Jeśli jesteś zrodzony z ducha, to zaczynasz rozumieć słowo. To słowo zaczyna do ciebie docierać. To słowo staje się dla ciebie czymś dobrym, właściwym. To nie jest już książka, którą otwierasz i zaraz zasypiasz i nudzisz się. Chociaż można przy Biblii zasnąć, kiedy człowiek jest zmęczony i, i kładzie się spać, i jeszcze na koniec mówi: Chcę jeszcze coś przeczytać, i gdzieś czyta, i nagle po prostu odchodzi w błogi sen. Nie ma nic złego w tym. Chcesz jakby położyć się, spać z takimi bożymi myślami na, na koniec. Ale kiedy rodzisz się z ducha, to co jest napisane pod inspiracją ducha, zaczyna do ciebie przemawiać. Ale Bóg ma coś więcej. Takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli. Drodzy, gdyby Bóg nie uzdrawiał, nie widziałbym podczas naszych usług w naszym życiu w naszym domu w naszej rodzinie nie widziałbym nie doświadczałbym uzdrowień nie widziałbym ludzi dotkniętych i przemienionych mocą bożą gdyby bóg przestał już działać wiecie to nie jest prawda że y, znaki i cuda były potrzebne tylko do momentu, kiedy napisana została Biblia. To nie jest to skłamstwo, to nie jest biblijna prawda. Bóg się nie zmienił, On jest ten sam wczoraj i dziś i na wieki. Amen? On działa tak samo. Tylko biada jest, źle jest, kiedy jakby Boga oddzielamy i mówimy, Ty już nie musisz tak działać. Oto On będzie działał tak aż do końca. I ci, którzy mają otwarte serca, ci, którzy mają otwarte umysły, ci będą doświadczać ciągle mocy Bożej, mocy Ducha Świętego. Oto czemu się dziwicie, mówi Piotr. Czy to jest dawno o tym prorok mówił i teraz byśmy to doświadczyli? Czemu się dziwisz? Doświadczyłem tego, kiedy miałem 19 lat. Doświadczyliśmy tego w różnym wieku. To jest ciągle aktualne i duch Boży działa. Musieliśmy się nawrócić, musieliśmy się dać ochrzcić w wodzie i Bóg napełnił nas Duchem Świętym. I teraz to, co jest ważne, chcę podać kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, chciałbym, żebyś był otwarty, żebyś wyszedł poza granice dawnego może swojego myślenia. Przecież jeśli tak jest, ja pragnę, aby Bóg napełnił mnie mocą z wysokości. Oto jest ta obietnica należy się dla was. Weźmiecie tą obietnicę. Abyście byli mi świadkami, abyście mogli wydawać więcej owocu, abyście mogli być prowadzeni przez ducha świętego, jak, jak nigdy wcześniej nie doświadczaliście tego. Oto to jest dla nas. A więc, pierwszy warunek, aby modlić się, aby prosić o napełnienie duchem świętym, muszę być człowiekiem narodzonym z ducha. Zrodzonym z ducha Bożego. Jeżeli doświadczyłeś nowonarodzenia, uwierzyłeś w Jezusa i doświadczyłeś tego, że on przebaczył ci grzechy i masz tą świadomość, że jesteś Bożym dzieckiem, to jest dobry fundament. Wspaniały fundament, aby otworzyć serce, i aby wołać do Boga, aby modlić aby Duch Święty wstąpił i napełnił cię. Tym bardziej, że Bóg chce to właśnie nam dać. Druga, druga bardzo ważna rzecz, słuchajcie, czasami jest tak, i to nie jest kwestia tylko przed nawróceniem, to jest kwestia też po nawróceniu, że gdzieś tam jest jakaś, jakiś grzech w naszym życiu, jest coś, co Duchowi Świętemu będzie przeszkadzać, aby przyjść, aby nas napełnić mocą z Wysokości. Wiecie, że czasami to może być złość na kogoś, to może być jakieś nieprzebaczenie. To może być jakaś zazdrość. To, to może być jakiś spór. Czasami drobna rzecz. Wiesz, że robisz coś, co wewnętrznie jesteś przekonany, że nie powinieneś robić. U Ciebie akurat, dla Ciebie to akurat jest problem i nie powinieneś, a Ty to robisz. To Słowo Boże mówi, że jeśli coś robimy wbrew przekonaniu, w wierze, czyli swojemu przekonaniu, to. Grzeszymy. I czasami takie, czasami nawet drobne rzeczy, już nie mówię o tych innych, są przeszkodą dla ducha świętego. Ale jeżeli to usuniesz, jeżeli to usunę, jeżeli stoję przed Bogiem i proszę, duchu święty, pokaż mi, co jeszcze, co jeszcze stanowi problem, czym, co może być przeszkodą. Może, może akurat to nie jest problem, ale powinniśmy to zbadać i doświadczyć. Bo tam, gdzie jest Duch Święty, już sam Jego imię Święty, tam gdzie jest Duch Święty, tam jest czystość, tam jest świętość. I Duch Święty nie wejdzie do czegoś, co jest skalane, co jest zanieczyszczone, co jest brudne, prawda? On jest jak gołębica. Zobaczcie, nawet na przykładzie Jezusa możemy widzieć te trzy rzeczy. Jezus jest poczęty z ducha, później jest ochrzczony. Duch Święty na niego wstępuje w postaci jego jako namaszczenie, jako do, dodatkowe doświadczenie i przeżycie, jako Syn Człowieczy. I później może mówić, czytał proroka Izajasza, Duch Pański nade mną, namaścił mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym jeńców wypuścił na wolność. Nawet Jezus nie rozpoczynał swojej służby zwiastowania bez tego namaszczenia, stąpienia Ducha Świętego, chociaż był poczęty z Ducha Świętego. Więc jest tutaj ta wielowymiarowość działania Boga w naszym życiu, w życiu człowieka. A więc druga rzecz: zbadaj serce. Zbadaj serce. To mogą być różne rzeczy, które nie pozwolą Duchowi Świętemu przyjść do Twojego, do mojego, do mojego życia. Wyznaj to. A pierwsze, proś, żeby duch święty przebadał twoje serce. Po trzecie, to co już mówiłem, człowiek odrodzony powinien dać się ochrzcić. Taka naturalna kolejność. Dopiero później pa Piotr mówi i otrzymacie dar ducha. Daj się ochrzcić. Jesteś ochrzczony, upamiętałeś się. E, masz prawo oczekiwać, aby duch święty napełnił twoje życie. Po czwarte, Niesamowicie ważna kwestia to posłuszeństwo. Posłuszeństwo. Apostoł Piotr mówi tak: My jesteśmy świadkami tych rzeczy. W piątym rozdziale w Wierszu 32. My jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także duch święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni. Muszę zbadać swoje serce, czy jestem posłuszny. Czy może są dziedziny w moim, twoim życiu, gdzie mówisz, to są dziedziny zarezerwowane tylko dla mnie. Bóg do nich nie ma, nie ma dostępu. Oto sprawdźmy nasze serca, czy tak rzeczywiście jest. I jeśli jestem posłuszny i całkowicie wydany Panu, wtedy mogę oczekiwać, że Duch Święty przyjdzie i napełni moje życie. Drodzy, piątym krokiem niezwykle istotnym i ważnym jest pragnienie. Ja widzę taką różnicę między czwartym a siódmym rozdziałem Ewangelii Jana. Co jest w czwartym rozdziale Ewangelii Jana? Czy ktoś pamięta? Jest mowa o Samarytance czy studni. Prawda? A co jest w siódmym rozdziale? Pamiętacie takie znamienne, jeśli chodzi o Ducha Świętego? Siódmy rozdział, 37, 8 ósmy, dziewiąty wiersz. Jezus stanął w wielkie święto i zawołał: Jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie. Co Jezus mówi do samarytanki? Ta woda, którą ja mam dla ciebie, sprawi, że jeśli się jej napijesz, nigdy nie będziesz pragnąć. To jest ta woda, która będzie źródłem tryskającym ku jej zbawieniu. Jezus tam mówi o źródle tryskającym w jej życiu, w jej sercu. Ku zbawieniu, ku jej własnemu zbawieniu. Mówi, gdy tylko uwierzysz we mnie. Ale w Ewangelii Jana Jezus mówi nie o źródle. Jezus mówi, kiedy Duch Święty jeszcze nie był dany. Jezus mówił o Duchu Świętym, którego mieli wziąć wierzący w Niego, i powiedział, że rzeki wody żywej popłyną z naszego wnętrza. A więc jest różnica między źródłem a rzekami. Ogromna różnica. A więc jest różnica między Nowonarodzeniem i tym, żeby przyjąć pełnię mocy ducha świętego, jeśli kto pragnie. Elizeusz miał pragnienie. I to jest ciekawe, bo wiecie, zawsze jesteśmy poddani pewnemu testowi ze strony Boga, na ile nasze pragnienia są mocne. Kiedy przyszli inni prorocy do Elizeusza i mówią: dzisiaj. Nasz pan zabierze Eliasza, twojego pana, zabierze w górę do nieba. Pamiętacie, co Elizeusz odpowiada? Ja wiem, ale wy milczcie, ja wiem o tym. Czyli Elizeusz już miał przez ducha objawione, co się wydarzy z Eliaszem. A Eliasz co robi? Jakby zniechęca Elizeusza. Zostań tutaj. A on mówi: Nie, 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 ja idę z Tobą. Później uderza płaszczem w Jordan, Jordan się rozstępuje, zostań. Nie, ja idę z Tobą. Co chcesz? Wiecie, jak pijawka się uczepił Eliasza, taka dobra pijawka. Wiecie, to jest dobrą rzeczą, kiedy masz takie pragnienie, kiedy nie chcesz odstąpić przed oblicza Pana. Mówi Nie odejdę, Panie. Aż będę widział błogosławieństwo, aż ty wylejesz swoją moc na moje życie. I tak właśnie postępował Elizeusz. Właśnie w taki sposób. Co chcesz? Chcę mieć dwie trzecie ducha, który jest nad Twoim życiem. Trudną rzecz poprosiłeś. Jeśli zobaczysz mnie idącego podczas mojego zabrania, to stanie się to. To, to będzie znak, że Bóg ci da te dwie trzecie ducha. Drodzy, tak więc pragnienie jest tutaj niezwykle, niezwykle ważne. Izajasz mówi tak, wyleję wody na spieczoną ziemię, a 55 rozdział Izajasz 1 do 3, nuże wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie za darmo, którzy macie pragnienie. Ja się tak, nie widziałem ludzi, którzy by odbierali coś od Boga, jeśli nie mają pragnienia Bożych rzeczy. To znaczy, że lekko traktują sobie Boże, Boże obietnice. Czy Duch Święty jest wielką obietnicą, czy małą? Czy jest wielkim błogosławieństwem, czy małym? Wręcz ktoś powiedział nawet, że to jest wręcz przykazanie: bądźcie pełni Ducha. Nie nawet wyborem bądźcie pełni Ducha Świętego. Jaki, duch, jaki to był duch nad Eliaszem, ten duch Eliasza? Na pewno to był duch wiary, na pewno to był duch posłuszeństwa, na pewno to był duch zdyscyplinowania, duch odwagi, duch modlitwy. Elizeusz mówi: Ja chcę mieć tego samego ducha. Zastanawiałem się, Siedzieć nad potokiem Keryt, gdzie Bóg wysłał Eliasza. Pamiętacie, kiedy przyszła susza i Bóg, duch Boży, go zaprowadził na drugą stronę rzeki Jordan, nad potok Keryt, i on tam siedział. Nie wiem, dwa lata? Wysiedź dwa lata w jakimś na kawałku ziemi, gdzie jest słońce, masz wodę, kruki ci przynoszą żywność, rano i wieczorem. Dobrze, że nie. Zresztą kruki, które zawsze w ich naturze jest zjeść to, co mają w dziobie. Ale Bóg sobie i poradzi z krukami, i one przynosiły mu pokornie tą porcję mięsa. W każdym razie zastanawiałem się, jak ja bym się czuł, odstawiony na bok, gdzieś na pustyni. I Bóg mówi: Masz tutaj czekać, aż ci powiem. Tak długo, aż ci powiem. Zobaczcie, aby nas kręciło i korciło, żeby gdzieś się udać. Ahab wysyła wszędzie do różnych miejsc posłańców do królów okolicznych. Jest tam Eliasz, zaprzysięgnijcie mi, że go tam nie ma. Gdyby on tak wyściubił nos i próbował, co by się stało? Ci, którzy szukali go i chcieli go zabić. Są jak ja bym mógł tak wytrzymać? Nie wiem, spaliście kiedyś na, w lesie sami, na posłaniu usłanym z liści i gałęzi? Bo ja spałem. Kiedyś wybrałem się w taką podróż misyjną. I spałem, ale każdy trzask, każdy głos to gdzieś mnie budził. Tak patrzyłem, prawda, co jest, czy się coś nie zbliża tutaj, tutaj do mnie. Eliasz był tam, był posłuszny Bogu, był wierny Bogu. Daj mi Twojego świętego Ducha. Drodzy, kiedy myślę o Duchu Świętym, to jest duch święty, duch czysty, duch, który przynosi pokój, duch, który sprawia porządek, prawda? Duch Boży, który daje i wypełnia mnie wielką łaskawością wobec innych. Ja bym czasami chciał tak po swojemu zrobić porządek, ale duch święty daje mi albo inaczej, kiedy się poddaje duchowi, on daje łagodność, on daje cierpliwość, on daje uprzejmość abym to z właściwym nastawieniem serca mógł wykonać to, co Bóg zamierzył. A więc musisz być narodzony na nowo. Oczyść swoje serce z tego wszystkiego, co wiesz, że Bogu się nie podoba. Oto bądź ochrzczony, wyznaj Chrystusa w wiary. Bądź człowiekiem, który jest posłuszny tam, gdzie Duch Święty cię prowadzi. I rozbudzaj w sobie pragnienia. Miej pragnienie. Jezus dał obietnicę tym, którzy pragną. Szósta rzecz, którą chcę wymienić. Proś Boga o to. Czasami ludzie mówią to, skoro Bóg chce mi to dać, to, mi to jak mi to chce dać, to mi to da. Ale Słowo Boże tak nie mówi. Bóg mówi, że że on chce, żebyśmy go prosili o konkretne rzeczy, o których on mówi, o konkretne obietnice. O ileż bardziej zapisał Łukasz w 11. rozdziale: O ileż bardziej Ojciec niebieski da co? Ducha Świętego komu? Tym, którzy go proszą. O ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. A więc Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a będzie wam otworzone. Nie rezygnujmy drodzy. Ja mówiłem w swoim świadectwie, mnie to zajęło co najmniej, no tak, gdzieś od momentu nawrócenia trzy lata, kiedy wołałem do Boga, prosiłem, aby Duch Święty mnie napełnił. Nie po to, żeby mnie miał jakieś szczególne doznania, nie o to chodzi ale abym wypełniła się wola Boża w tym względzie w moim życiu i abym mógł być użytecznym narzędziem w ręku Pana. I powiem wam, tęsknię, abym był wypełniony mocą z wysokości, więcej i więcej. Wiem, ile mi brakuje. Ciągle potrzebujemy, list do Efezjan mówi, napełniajcie się duchem. Kiedy tak o tym rozmyślałem nad tym słowem, jest jedna rzecz, kiedy jesteś pełen ducha, kiedy pozwalasz się napełniać Duchowi Świętemu, to Duch Święty będzie robił jedną, On robi więcej rzeczy, ale rob, będzie robił między innymi tą rzecz. Uwielbiać będzie Jezusa w Tobie i przez Ciebie. Gdy On przyjdzie, mówi Jezus, On mnie uwielbi, On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i Wam oznajmi. On mnie uwielbi. Tam w liście do Efezjan czytamy w tym piątym rozdziale: napełniajcie się Duchem, rozmawiając sobą jak? Przez psalmy, hymny, pieśni pochwalne. Tam jest to, tam są dary, tam jest działanie mocy Bożej. Kiedy jestem napełniony Duchem, nie powinno być problemów z uwielbieniem Chrystusa, z oddawaniem mu chwały, ze śpiewem, z wywyższaniem Jego imienia, bo Duch Święty. Wiecie, to jest niesamowite. Kiedy Duch Święty wstępuje i nas napełnia, jesteś tak wypełniony, że Twoje usta otwierają się, aby wielbić i wywyższać Boga. Za każdym razem, kiedy Duch Święty wstępował, ludzie oddawali chwałę Bogu. Nie milcząc, otwierali usta i wtedy Duch Święty dawał im słowa, których nawet nie byli w stanie wymyśleć, zrozumieć. Aby oddawać Bogu chwałę nie tylko rozumem, ale w duchu. To jest ciekawe, ale Nowy Testament nazywa nam modlitwę innymi językami, jako modlitwę w duchu. Przeczytajcie 12, 14 rozdział list do Koryntian, list Judy. To jest modlitwa w duchu. Ja wiem, że nasz odrodzony duch uwielbia Pana i modli się, ale jest jeszcze, jeszcze coś, co Bóg ma dla swoich dzieci. I tak to właśnie Nowy Testament też o tym, o tym pisze. Kiedy modlę się od Ducha Świętego, Bóg nie da mi skorpiona, nie da mi węża, nie da mi kamienia, nie da mi czegoś innego i nie pozwoli, żeby jakiś inny duch w tym czasie przyszedł. Nie, bo jest dobrym Ojcem. Jeśli go prosisz o chleb, daje ci chleb. Prosisz go o uzdrowienie, On cię uzdrawia. Prosisz go o moc Ducha Świętego, On daje ci Ducha Świętego. I nie musisz się bać. Bo to jest dobry ojciec, który daje dobre rzeczy, daje ducha świętego tym, którzy go proszą. Ja dziwię się czasami takiej rezerwie gdzieś tam wobec tego otwarcia się, aby duch święty zstąpił na moje życie. Jakby takiej niewiary, że Bóg może pozwolić, że coś złego by mnie miało spotkać. To nie są Boże myśli, to nie jest Boży sposób myślenia. Prościa będzie Wam dane. I ostatnia rzecz. Wierz, że otrzymasz dar Ducha Świętego. Otrzymasz to, o co prosisz. Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili. Tylko wierzcie, że otrzymacie. Jan tam wręcz pisze, że otrzymaliście, a spełni się wam. Wszystko to, o co prosicie. Drodzy, chciałbym chciałem tym słowem się dzielić właśnie pierwszą niedzielę. Ale brat biskup Miał kazanie i yy, bardzo dobre. Chciałem mówić o mocy ducha. Jesteśmy zborem zielonoświątkowym. Nie za często też mówimy o działaniu i o mocy ducha świętego, ale jest niezwykle ważne, żeby duch święty miał prawo do Twojego i do mojego życia. I aby Bóg wypełnił wszystko to, co obiecał dla Ciebie i dla mnie. Ale tylko od nas zależy, czy my będziemy tego doświadczać, czy nie. Czy będziemy doświadczać z Jego mocy, z Jego pełni, czy też nie. Dlatego Paweł, do tych, którzy już przeżyli przez Duchu Świętym, mówi, napełniajcie się duchem. Na, czyli ci, którzy są napełnieni, ochrzczeni napełnieni, potrzebują ustawicznego napełnienia się duchem. Nawet apostołowie to potrzebowali, czytamy w czwartym rozdziale dziejów apostolskich i nie powinno nas to dziwić. Wiele rzeczy w tym świecie dzisiaj ograbia nas. Pozbawia nas takiego, takiej, takiej jasności i, i takiego skoncentrowania na Bogu. Dlatego też zalecam, kiedy przychodzimy na zgromadzenie, zostawmy wszystko, wykorzystajmy czas, stańmy czy tu w środku, czy przyjdźcie do, do mojego biura, czy do salki katecznej, módlmy się, aby Bóg błogosławił nawet te 10 minut przed nabożeństwem. I kiedy tu jesteśmy wszyscy, powinniśmy być tutaj na nabożeństwie, razem przed obliczem Pana, aby dać wyraz, tego, że razem szukamy Bożej obecności, razem wielbimy Boga, bo przecież zgromadzamy się po to, aby być tu razem przed obliczem Bożym. Drodzy, nie wiem, na ile Was zachęciłem, ale chcę być posłuszny temu, co Bóg wkłada do mojego serca. Chciałbym, żebyśmy pochylili głowy, chciałbym, żebyśmy się modlili. Zachęcam, Otwórz swoje serce. Otwórz swoje serce. I módl się teraz. Boże, ja chcę chodzić w pełni ducha. Panie, ja chcę być wypełniony Duchem Świętym. Ja nie chcę chodzić we własnej sile i mocy. Nie chcę posługiwać we własnej sile i mocy. Kiedy byłem na dniach skupienia, wiecie, myśmy się modlili, tamten zbór się modlił. I to się czuło niesamowicie w usługiwaniu. Ale też później, kiedy ludzie wstawali, płakali, wyznawali grzechy, zostawiali swoje uzależnienia i szczerze oddawali swoje życie Bogu, bo chce używać każdego z nas, ciebie i mnie, całego zboru. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś obecny tutaj na tym miejscu. Dziękujemy Ci, że w Twoim imieniu tutaj jesteśmy zgromadzonymi. Panie, Duchu Święty, objawiaj nam prawdę, objawiaj nam Twoje słowo. I chcemy doświadczać mocy Ducha Świętego, Jego prowadzenia, Jego namaszczenia, Jego mocy w naszym życiu, w naszym posługiwaniu. Czy jesteśmy w naszych domach, czy jesteśmy w zakładzie pracy, w szkole, Panie, Duchu Święty, bądź, przyjdź, napełnij moje życie i używaj mnie tak, jak chcesz. Daj mi umieć rozpoznawać to, Twój głos, tak jak Piotrowi, Filipowi, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, o to się modlę. Tobie niech będzie chwała. Tobie niech będzie cześć. Tobie niech będzie uwielbienie. Wszechmogący Boże nasz. Haleluja. Dziękujemy Ci, Panie.